Kierowcy z dużym, jak i tym mniejszym stażem z pewnością doświadczyli kiedyś łamania przepisów ruchu drogowego. A z uwagi na popularyzację posiadania wideo rejestratorów wśród kierujących, szkoda było z szansy nie skorzystać. Dlatego każdy, kto doświadczy łamania przepisów, może nagranie bezpośrednio dostarczyć na maila policji. Program Stop Agresji Drogowej to program, który jest zapoczątkowany przez Komendę Główną Policji już w 2018 roku. I tutaj mogę powiedzieć o tym programie, że w celu ułatwienia przekazywania wiadomości, nagrań związanych z popełnianymi wykroczeniami na drodze, które zostały zarejestrowane przez użytkowników dróg, uruchomione zostały specjalne skrzynki na stronach Komendy Wojewódzkiej Policji w każdym województwie. Taki, taki przypadek mamy też o Oczywiście w Olsztynie. Tam na specjalną skrzynkę możecie Państwo przesyłać do nas ujawnione przez Państwa wykroczenia lub przestępstwa popełniane przez kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach. Akcja Stop Agresji Drogowej, mimo że zapoczątkowana 6 lat temu, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, a liczba zgłoszeń przypadków łamania przepisów stale rośnie. W 2018 roku na skrzynkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie takich zgłoszeń odnotowaliśmy na około 200, natomiast już w roku 2023 było ich ponad 1000, także jak widać jest to narzędzie, które jest niezbędne i potrzebne osobom, które czują się w obowiązku, żeby dane zagrożenie Dane zagrożenia były przez nich przekazywane na odpowiednie e adresy, po to, by egzekwować konsekwencje prawne wobec osób, które dopuszczają się naruszenia przepisów w ruchu drogowym. Myśląc, że jesteśmy w cudzysłowie bezpieczni, a w pobliżu nie patroluje żadna jednostka policji, mimo wszystko lepiej jechać zgodnie z przepisami, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie posiada w samochodzie kamerki, a wtedy możemy liczyć na karę.